By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Jan Christian Andersen, latający kufer. Był sobie pewnego razu kupiec tak bogaty, że mógł całą ulicę i jeszcze jedną małą uliczkę wybrukować srebrnymi pieniędzmi. Ale nie uczynił tego, gdyż z pieniędzy swoich robił inny użytek. Wydawał szylinga, a dostawał z powrotem talara. Taki był sprytny kupiec. W końcu jednak umarł. Pieniądze dostały się w jego synowi. Ten żył sobie ogromnie wesoło, co nadchodził na maskarady. Robił latawcy z banknotów, a złotymi monetami puszczał kaczki po wodzie. W ten sposób pieniądze mogły się łatwo wyczerpać. I tak też się stało. Wreszcie zostało mu tylko 4 szylingi, para pantofli i stary szlafrok. Przyjaciele przestali się nim zajmować, bo nie mogli przecież spacerować z nim po ulicy, ale jeden z nich, który miał dobre serce, przysłał mu stary kufer i powiedział: pakuj manatki. Było to bardzo pięknie powiedziane, ale on nie miał co pakować do kufra, więc wszedł sam do wnętrza. A kufer nie był zwyczajny. Wystarczyło nacisnąć zamek, a natychmiast wylatował w powietrze. Syn kupca nacisnął zamek i hops! Wyleciał przez komin wysoko nad chmury i coraz wyżej i wyżej i wyżej. Dno kufra trzeszczało, a on bał się nie na żarty, by kufer nie rozleciał się na kawałki, bo wówczas fiknąłby porządnego kozła. Nie daj Boże. W ten sposób przyleciał do kraju Turków. Kufer chował się w lesie pod suchymi liśćmi i udał się do miasta. Mógł to doskonale robić, bo w Turcji wszyscy chodzą jak w pantoflach i w szlafroku. Po drodze spotkał niańkę z dzieckiem. Słuchaj ty, turecka niańko, powiedział. Co to za wielki zamek z wysokimi oknami wznosi się tam za miastem? Mieszka w nim córka króla, powiedziała. Przepowiedziano jej, że będzie bardzo nieszczęśliwa przez ukochanego i dlatego nikt nie ma do niej dostępu inaczej jak w obecności króla i królewy. Dziękuję, powiedział syn kupca. Potem wrócił do lasu, wlazł do kufra, poleciał na dach i wszedł przez okno do księżniczki. Leżała na kanapie i spała. Była tak śliczna, że syn kupca musiał ją pocałować. Obudziła się i przestraszyła wielce. Ale on powiedział, że jest bogiem tureckim, że przyleciał przez komin i to się jej spodobało. Potem usiedli obok siebie i on zaczął opowiadać historię o jej oczach, że są tak piękne, jak ciemne jezioro, po którym myśli pływają niby rusałki. I opowiadał o jej czole, że jest tak śmieszny szczyt w najpiękniejszym krajobrazie. I opowiadał o bocianie, który przynosi małe, śliczne dzieci. To były śliczne historyjki. Potem poprosił księżniczkę o rękę, a ona od razu się zgodziła. Musisz przyjść tu w sobotę, powiedziała, kiedy król i królowa są u mnie na herbacie. Jakże będą dumni, że zdobyłam boga Turków. Ale pamiętaj, żebyś im opowiedział jakąś bardzo ładną bajkę, bo moi rodzice najbardziej lubią bajki. Dla mamy musi być moralna, dystyngowana, a dla ojca wesoła, żeby się można było uśmiać. Dobrze, odpowiedział. Jako narzeczeńskie prezenty będę przynosił jedynie opowieści. I pożegnali się. A księżniczka dała mu sztabkę pokrytą złotymi monetami, które mu się ogromnie przydały. Poleciał do miasta, kupił sobie nowy szlafrok. Potem siedział w lesie, układał bajkę, która musiała być gotowa na sobotę. A to przecież nie jest takie łatwe. Kiedy skończył, nadeszła sobota. Jak chcecie wiedzieć, co było dalej, napiszcie w komentarzach koniecznie. Ja się cieplutko z Wami żegnam. Do jutra. Jutro Was zapraszam na kolejną odsłonę bajki. A dzisiaj pozdrawiam nietuzinkowe małżeństwo, które nagrywa oddzielnie na YouTube. Jest to Krem de la Krem i Darecki. To jest małżeństwo naprawdę fantastyczne. Życzę wszystkim, aby w swoich małżeństwach mieli tyle dystansu do siebie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pa, pa. Do jutra.